Przemysław Radzyński, witam Państwa. Tradycyjnie spotykamy się w otoczeniu książek. Dziś również, ale w otoczeniu niezwykłym, bo spotykamy się w centrum książki światowym, pewnie dzisiaj na targach książki w Krakowie. Zapraszam na kilka rozmów z wydawcami i autorami wydawnictw katolickich. Dla mnie to przede wszystkim Tomasz Merton, Siedmiopiętrowa Góra, czyli opowieść o tym, jak odnajdywał Pana Boga, jak się nawracał, no ale przede wszystkim jako dla młodego człowieka, chłopaka poszukującego powołania, to było fascynujące, jak Merton znalazł odpowiedź na pytanie, czy być mnichem, czy nie być mnichem. Także to była jedna z takich książek dla mnie najważniejszych. A druga książka to Roman Brandstetter, już nieżyjący pisarz żydowskiego pochodzenia, który uwierzył, że Chrystus jest Mesjaszem, i taki cudowny jego tytuł, Krąg Biblijny. To dla mnie była taka lektura ucząca czytać Pismo Święte. Jako wydawca zdecydowałem wydać książkę Merton, Życie w listach. To jest opowieść o nim przy pomocy fragmentów jego korespondencji. Zrobiono wybór, pokazując najważniejsze rysy charakterystyczne. No i bardzo się tą książką cieszymy. Wydaje mi się, że w czasach, kiedy bardzo potrzeba mistrzów, no to taka osoba jak Tomasz Merton, czy Roman Brandstetter, no czyli też inni pisarze klasyczni, na przykład nasz święty Tomasz z Akwinu, chociaż tak dawno żył, też może być mistrzem. Ja akurat polecam książki mojego wydawnictwa, któremu przewodzę. Tak, akurat czytałem książkę, jadąc tutaj oczko, opowieści Anty, i to Anty jest w nawiasie klerykalne, to jest nasz poprzedni prowincjał, Krzysztof Popławski. My mamy to szczęście, że wszyscy prowincjałowie ostatni piszą. Paweł Kozacki, obecny prowincjał, pisze, Krzysztof Popławski pisze, Maciej Zięba też pisze, a Krzysztof to są takie miniatury literackie, takie krótkie opowiadanka, bardzo piękne, poświęcone księżom. No i w dzisiejszych czasach, kiedy jesteśmy dotknięci takimi głośnymi odejściami albo publikacjami księży na temat ich perturbacji życia, myślę, że te opowiadanka też, chociaż odsłaniają trudne strony życia księży, dodają otuchy bardzo. Bo są ciepłe, bo są dobre. Mnie ukształtowała wiara katolicka i dokumenty Kościoła, a konkretnie filozofia Karola Wojtyły. Personalizm rozstudiuję od początku. I nie kształtują książki, tylko treść. A ja nie szukam specjalnie książek w tej chwili, tylko piszę. To, co piszę, to nie jest literatura, tylko wszystko sprawozdanie z życia, bo ja daję wiadomości o tym, co robię. To znaczy na młodzieży prowadzę poradnie i dla małżeństw. I przypadki z poradni podaję ludziom jako propozycję rozwiązania problemu. A problemy się powtarzają. Żyjemy poezją, bo bez poezji się nie da żyć, wie pan co? Powiedział Karol Wojtyła, człowiek nie może żyć bez uniesień. Poezja umożliwia człowiekowi przeżycie uniesienia. Młodzież dzisiaj w ogóle nie rozumie, co jest poezja i nie czyta. Takie umiłowanie, że czytałem sobie przygnania, to były tak zupełnie niespecjalnie wielkie, poważne książki. Karol Maj był czas, że jak się miało lat 15-16, był takim ulubionym. Wszystkie książki przez Kurdystan, prawda, od Surehanta, od Shatterhanta i tak dalej. Te przygody, to się wierzyło, że on tam był, ale powiedzieli, że on to wszystko zmyślał dzięki dobremu przesłaniu lektury z więzienia, jak pisał, to nie przeszkadzało, bo to było fajne. W tej chwili czytam tak, Pismo Święte codziennie, bo to był najmniejszy obowiązek. Natomiast mamy jedną książkę, czytamy sobie spokojnie tylko, prawda? To ta książka, to jest w tej chwili dla mnie zaraz. To chyba dwie rzeczy, to jest główna książka. Sprawiedliwość i prawo w rodzinie według prymasa Wyszyńskiego. Rozprawa księdza Jastrzębskiego, doktorska sprawa, bardzo ciekawa, przypominająca i jakbyś umacniająca przekonanie, jak wielkim człowiekiem był prymas Wyszyński. To jest zwyczajna rzecz. Zatem u nas jest tak, że
czyta się w refektarzu podczas obiadu zawsze jedną książkę, po parę stron dziennie, więc przez rok się przeczyta parę książek. My przede wszystkim proponujemy nauczanie Ojca Świętego Jana Pawła II i teraz mamy takie dwie nowości, te poda. Dwa albumy. Pierwszy to jest Piękna jesteś przyjaciółko moja z nauczania Jana Pawła II do kobiet i o kobiecie. Natomiast drugi album to jest Miły mój jest mój, a ja jestem jego. I to jest z nauczania Ojca Świętego o rodzinie i na temat rodziny. I tutaj specjalnie przygotowałyśmy też w tematyce przedsynodalnej, ale teraz też i synodalnej, żeby też wesprzeć tak w tej tematyce nauczanie Kościoła, tym bardziej właśnie naszego Ojca Świętego Jana Pawła II. Ale też, jeżeli chodzi o nasze wydawnictwo akurat, to naszą taką troską też są dzieci i rodzina, więc wychowanie rodziny idzie, zaczyna się od wychowania dzieci, tak? Więc mamy książki dla dzieci o wychowaniu, nie tylko ewangeliczne, ale też, żeby to wychowanie opierało się na takim wychowaniu, tak jak mamy powiedzmy gawędy, tak? Wychowanie młodego pokolenia też przez przykład zabawy, tak? Przez rozmowę z rodzicami, z dziećmi z rodzicami, przez też formowanie rodziców. Pomimo to, że teraz się mówi, że czytelnictwo spada, że książka, prawda, nie ma takiego teraz wzięcia, tak? Natomiast ja uważam i też z perspektywy doświadczenia naszego wydawnictwa możemy powiedzieć, że naprawdę książka ma bardzo ważną tutaj rolę do wykonania i my mamy książki, które powiedzmy Modlitwa i Czyn Pana Kłasta wydajemy już od lat i wiemy, że na przykład na tej książce wychowało się wiele pokoleń Polaków, tak? I ja uważam, mówię też z naszego doświadczenia własnego, też z swojego życia, że naprawdę są książki, do których człowiek wraca. I to owszem, jest internet, jest ta cała, jest radio, natomiast książka zawsze jest książką i myślę, że zawsze tak pozostanie, że do tego się wraca. Także słowo usłyszane czy obejrzane, jakiś tutaj obraz, to gdzieś zapada w pamięć, ale przemija, tak? Natomiast do słowa drukowanego zawsze się wraca. Także to tak jak Pismo Święte, tak? Do tego zawsze wracamy. Dla mnie lekturą, która w dużym w pewnym momencie bardzo zmieniła moje patrzenie, to jest Człowiek w poszukiwaniu sensu Wiktora Emanuela Frankla. To jest taka książka, która przestawiła zwrotnicę. Polecam wszystkim, którzy borykają się z bardzo trudnymi problemami, żeby skonfrontować swój problem z jego problemem. Skoro on był w stanie godnie przejść przez Holokaust i się nie załamać, to my możemy przejść godnie przez choroby i przez wszystkie inne nieszczęścia.